Kupiłem dom na Mazurach, który jeszcze niedawno wyglądał tak, ale później go trochę ogarnęliśmy. I teraz na działce o powierzchni 1000 m2 znajduje się basen, plaża, sauna, palenisko i dużo więcej. A, i rozdam to jednemu z was. O, wow. Na działkę z domkiem w stanie surowym wydałem 400 000 zł na start. Na modernizację dodatkowe 200 koła. A twój może być już od 29 zł, jeśli kupisz infrudiotyzm na stronie ojdomek.pl. Wiem, że dużo osób robiło różne akcje na YouTubie, gdzie można było wygrać jakieś samochody i w sumie tylko samochody. Dlatego zależało mi, żeby zrobić coś troszeczkę innego. Na każdym szczeblu tej akcji, zaczynając od e-booka. Czyli taki poradnik, jak stworzyć viral w internecie, jak popchnąć, wypromować jakiś swój projekt w social mediach. Oraz więcej informacji, które przydadzą się początkującym twórcom. Ponadto opisałem swoją przygodę z YouTube z nieopowiedzianej dotąd perspektywy oraz zdradziłem, jak naprawdę wygląda branża okiem twórcy. No i może nie dowiecie się, jak być pierwsi na YouTubie, ale przynajmniej macie 971 zł w kieszeni i do... To jest ten... To jest... odnosi tego kursu Freeza, nie? Musisz kupić jabłka, by wejść los. No, 30 zł to kosztuje, nie? Ten cały pakiet. Dodatkowo, do każdego e-booka dorzucam ponad godzinny film z Maroko, które przejechałem autostopem. To mogła być naprawdę mocna seria na YouTubie, ale nigdy tego na YouTuba nie wrzucę. A działy się tam naprawdę dziwne rzeczy. Jakby tego było mało, do działki dołączam Teslę. Wśród łodzi. Łódź elektryczną w sensie. Nie wiedziałem, że są łodzie elektryczne. A to jest jedyna łódź, jaką można pływać po tych jeziorach. Jesteśmy obok jednego z najczystszych jezior na Mazurach. Na niej nie da się pływać łodziami spalinowymi. Łódź jest bardzo prosta w transporcie. Wygląda na droższą niż była, a nie była tania. Bo wartość tej łodzi produkowanej przez polską firmę Sunboat to 55 koła. No jest tutaj zastosowana najnowsza technologia fotowoltaiczna, która znajduje się nad nami, dzięki czemu na tej łodzi, nawet jak stoisz, ona się ładuje. Generalnie to jest takie perpetuum mobile, nie musisz jej w ogóle ładować, nie musisz jej tankować, no bo jest elektryczna w pełni. Przez to, że ona jest łodzią elektryczną, nie potrzebujesz do tego żadnych patentów, żadnych uprawnień, niczego. Nieważne, czy jesteś 18-latkiem, 50-latkiem, czy psem. Łukasz też mógł. Ale królestwo! A kręcił kij tak tą ręką bliżej fiuta Filipa? Na początek musieliśmy ogarnąć trochę ogród i roztrwonić moje pieniądze. Jak podróżowałem za 0 zł, to wy możecie pracować za 0 zł. Jaki... Ej, jakby tak szczerze... Ile on w takim razie wyciąga? Wiesz... Rocznie. Że on mógł sobie... No bo to jest... Znaczy, dobra, czy to jest coin flip? Myślę, że to nie jest coin flip. Wiesz, dużo osób kupi ten los. To jest 30 zł. Pomyśl sobie, że ten los kupi 100 tysięcy osób. Wiesz, to jest pieniędzy, nie? To jest, no nie, dobra, 100 tysięcy to może przesadziłem. A może? No, kurde, jakby... Na pewno to zostało policzone, nie? Na pewno to zostało policzone, czy to mu się zwróci. No ale tak, jeżeli kupiłoby to 100 tysięcy osób, no nie? A podejrzewam, że tyle finalnie, no bo jaką mam na publikę? Poczekaj, aż sobie sprawdzę. Ty, on nie jest jakiś giga popularny. 300 tysięcy? No i ten film tam 200 tysięcy. Ty, ja myślę, że on jakieś tam miliony ma. A on nie miał jakiegoś dużego tego kanału? Ty. No nie wiem. No ale wiesz, ale nawet jeżeli kupujesz. Jeżeli daje na to 100 tysięcy osób, nie? Kupić ten los. No to już masz ile? 100 razy 30? 3 miliony? Jakieś 3 miliony, nie? Ej, to jest taki biznes ogólnie. Dla takich, wiesz, popularnych twórców, nie? Problem się tu nadarzył. Problem taki, że wiadro, które potrzebujemy, jest na samym dole. To nie problem, to jest po prostu wyzwanie. Filip. Jest jedna z bardzo ważna zasada ogarowa. Nikt ci tak nie zrobi, jak my ci obiecamy. 7K on my wrist. Mieliśmy miesiąc na ogarnięcie całej działki i domu. Zaczęliśmy od skoszenia trawy i wyrównania terenu. Do przodu.
To jest do tyłu. Jak mogłeś temu debilowi dać dostęp do koparki? Nie wiem właśnie. Myślę, że zajebiście. Wydaje mi się, że mam jeszcze większy talent niż do MMA. Zmieścisz się. Tego? Tak. Rozumiem, że chciałeś być tylko uprzejmy, mówiąc mu, że się dobrze, szybko się uczy, tak? Tak. Zmieniam trochę teraz zdanie. Bardzo. Było za mocno. Jak długo, dużo czasu Wojtkowi zajmie, żeby rozpieprzył ci tą koparkę? Patrząc na niego, to długo to nie zajmie. Będą ludzie z ciebie śmiać się. Jest. Dobrze idzie. Wow, tak się da? Jaki transformer jebany. Potem jak wyrównaliśmy teren, na działce zrobiliśmy plażę. O, ciekawe gdzie ten Yahoo. Na pewno ma dla nas jakieś wspaniałe i dobre wiadomości, że jesteśmy poniżej budżetu. Mamy kiepskie informacje. Za samą plażę wyszło 15 tysięcy. A to co tyle tam kosztuje? Jak to jest tylko piasek? Mamy na przykład gniazdko w drzewie. Po to, żeby móc sobie podłączyć do niego girlandy, które robią tutaj zajebisty klimat wieczorkiem. Jest to skonstruowane w taki sposób, że na dole jest agrowłóknina. Co? A nie? Nie wiem, co to znaczy. Więc nie powinny się przebijać żadne chwasty, żadne pierdoły. I tak powstała mega unikalna przestrzeń, na której możesz chillować na hamaku. Ćwiczyć na drążkach. O kurde! I opierdolić stejka. Bo ja kupiłem takie tacki, żeby nie ujebać tego grilla. Aby zrobić z tym dziurki, to by działało, jestem pewny. Mógł widzowie oceniać, czy jestem głupi, czy nie. Ale wygodnie w twoim dołku, widzu. Odcisk mojej dupy zostawię ci nawet na piasku. A wiesz, co robi szef? Pewnie lata puchał pie... Sprawdza, czy cegła będzie pasowała. Byłeś blisko, siedzi na łóżku w telefonie. Chyba teraz nawet nie można ludzi straszyć, że się ich zwolni, bo im to... Nic nie robi. Roboty się chyć! U nas chcą pracować akurat, nie? Bardzo chcecie, chłopaki, pracować, nie? Tak. Nie wyobrażam sobie, to nie mówię tego pracy. Jest fajna, przyjemna atmosfera, tak. Ciekawe projekty, pracujemy z super ludźmi. Co wy jeść chcecie? Same plusy, nie? Panowie, życzę sobie, że przyjadę tutaj za godzinę i będziecie wypoczęci. Ja akurat... Wbrew pozorom, wszystkich zatrudniam na umowie o pracę. Do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że Mazury są tak zajebistym regionem, a ma to odbicie w wartości działek, które z roku na rok rosną w astronomicznym tempie. Dlatego cieszę się, że nagroda główna to nieruchomość. Samochód na przykład stale traci na wartości, od razu w momencie, kiedy go wygrasz. Wartość tej działki natomiast stale będzie rosła, ponadto możesz na niej pasywnie zarabiać. A jakby tego było mało, dorzucam 10 koła, które wydasz na co chcesz i jeszcze dodatkowe 20 koła, jeśli wystąpisz na moim odcinku, czyli łącznie 30 tysięcy złotych. Ja się zastanawiam nad tym, żeby kupić to od osoby, która wygra. Do ilu byś tak doszedł? 500 koła. A za 700 byś nie kupił? Nie, bo oczywiście, że można by było, ale za 700 no to może ktoś znaleźć, nie? A za 500 to ja kupię to od razu, bo ja wiem jak dźwignąć to, żeby to sobie zarabiało, a przy okazji byśmy mieli miejsce, gdzie sobie przyjeżdżamy, nie? Od razu a z automatu, jak potrzebujesz gotówki, no to z automatu to spieniężasz. Sprzedałbyś to? Widzę, sprzedałbyś to? Bo ja bym to wynajął. Ja bym chciał mieć pasywny dochód z tego. Ja bym w życiu tego nie sprzedał. Po prostu na pół bańki. Nie tylko możesz wynajmować, ale masz też takie miejsce, że jak podejmiesz decyzję, że w ten weekend sobie na przykład nie wynajmę tego dla kogoś, to sobie jeszcze tu przyjeżdżasz, korzystasz z tego, a potem znowu ci zarabię. A wynajem krótkoterminowy w tym wypadku jest mega dobrą opcją, bo działka położona jest w bardzo popularnym miejscu Mazur, obok jednego z najczystszych jezior. Ukradło ci. Gdzie u konkurencji w sezonie jest stałe obożenie, a warunki są, no, delikatnie gorsze. 500-400 zł to są najtańsze domki za jedną dobę. No i umówmy się, w warunkach trochę gorszych niż... Ile? 500-400 zyla za domek za jedną dobę? Kurwa. No, inflacja, ja wiem. Ostatnio na wakacjach byłem kurwa z 15 lat temu. No, się pozmieniało trochę. Ja pierdolę. To wolę w ligę grać. Trzoj domek.
Jeśli będziesz chciał to wynajmować, znalazłem człowieka na miejscu, który się wszystkim zajmie. Posprząta, ogarnie, naprawi, no bo tym zajmuje się zawodowo. A ty nawet nie będziesz musiał być na miejscu. No myślę, jak tak zaczynasz mówić i zacząłem sobie wyobrażać, że ty to będziesz miał, to miałem takie, a nie kurwa. Tak, że to lepiej odkupić, nie? No będzie się likwidować we dwójkę. 550 na razie stawiam. Kurwa, no to muszę podnieść o 551. Podniosę się o 551, czyli jest 1 101 000. O kurwa, dobra, to ja już nie. Dobrze złapał go za słówka, dobrze. Jezu, zostałem zmielony! A jeśli 551 koła to dla ciebie za mało, to ogarnąłem agencję nieruchomości, która obsłuży sprzedaż działki, nie pobierając opłaty ani od ciebie, ani od klienta. Bo... A? Takich wraca cudem. Pobierze ode mnie. Dokładnie. Aha, dobra. Nie tak możemy zrobić, zajmiemy się wszystkim od A do Z. Ty jedyne co musisz zrobić, podpisać dokumenty, kolejnego dnia ta nieruchomość trafi na rynek, a my zajmiemy się sprzedażą od A do Z. Zatrzymajmy się w tym miejscu, bo ja się sam zastanawiam nad zakupem tej nieruchomości. Aktualna oferta z 550. No 600 by dało, spokojnie. Bardzo mi zależało, żeby na działce znajdowała się sauna. Tylko że jak zamówiłem pierwszą saunę, to dzwoni do mnie Kalita i tylko słyszę takie: Wojtek, coś ty kurwa zamówił? Okazuje się, że sauna została zamówiona do pomieszczeń zamkniętych, a nie na zewnątrz. O Jezu. No bo nie wiem, jak wy to rozumiecie? Że parasole są dołączone do zestawu. Właśnie. Albo żeby korzystać tylko w deszcz. Wojtek jest agent nie do zajebania, nie? Gdzie znowu pakowanko, zabawia kocie żarówki i kolejne 3 dni w pizdę. I ona grzeje do 120 stopni, wyobraź sobie, kumpel. Ty byś tyle nie wytrzymał, bo ty cipsko jesteś. Ta trawa to jest trawa ze Stadionu Narodowego. Będziemy mogli sobie tutaj strzelać gole jakieś. Ale łuki, ogarnąłeś. I to jest najlepsza trawa, jaką łuki ogarnął. Najlepsza. Niepryskana. Stópki Lewandowskiego biegały po trawie od tego samego producenta. I wasza praca polega na tym, że rozwija się rzeczy, tak? Firmę, trawę. I to na rozwijaniu się takie łapy zrobiło? Wszystkich tutaj podrywasz na tej A ty już przestań by zazdrosnyć. Dokładnie. No bo jeśli widzowie oglądali Maroko, no to powinni wiedzieć, dlaczego jestem zazdrosny. Ale gibon, kurwa. Jeszcze się tak. A co to tutaj? Kto nam tutaj tak spierdolił? Tutaj jest wszystko w pełni zautomatyzowane. Tutaj, rozumiesz, ustawiasz sobie, ile ci nawadnia, jak nawadnia, w jakie dni nawadnia. Zaraz obok plaży zbudowaliśmy moje ulubione miejsce na tej działce, czyli palenisko. Robiłeś kiedyś palenisko już? Lubiłem, ale nie tak. To będzie lepsze. Jestem uczulony na koty, nie wiem po co go trzymam, ale jest taki słodki, fajny. Spędziliśmy sobie jeden miły wieczór, kiedy Ulfik prawie spalił sobie dupsko. Ty. Ten Ulfik jest takim zjebem, jak oglądałem tą ambasadę, on takie rzeczy odpierdalał w głupie. Można zawsze stać na dworze, no tyle, no true. Się nie narobią, kurwa, i później takie głupoty. Daj spokój. Chcę to zrobić w chuj, ale mam obawę. To ja skaczę. Jedyną opcją, by wygrać ten dołek, jest wejście na... Pojdomek. Bambusem osłoniliśmy całą przestrzeń, całą działkę, która ma 1000 m2. Prawie. 980. Elementem, który zrobił mega robotę, jest basen. Ale żeby go wykonać, musieliśmy najpierw rozbudować taras. Jaki basen jest, każdy widzi. Możesz na przykład sobie, wiesz, pada deszcz, parasol. Bolą cię nogi? To leżysz, kurwa. No i tak się w Polsce pracuje. Zobaczcie, jak pracują inne firmy, a jak pracują nasze. O, no nie, nasz też pije. A to jest pojebane uczcie, że jedna z tych osób, która się to ogląda, to jest jeden z tych ludzi najprawdopodobniej. I ona tak sobie jeszcze nie wie, i tak sobie ogląda i jeszcze nie wie, że sobie patrzy na swoją chatę. Pod warunkiem, że ten ludź zakupi e-booka, a najtańszy pakiet zaczyna się już od 29 zł, czyli niedużo. Jak na dom. A kolejne poziomy są za 59, 99 i 199 zł. No statystycznie rzecz biorąc, łatwiej będzie wygrać ten dom niż tego Nissana. No bo jednak mój kanał obserwuje dużo mniej osób niż Buddery z jego czy Fame. No, statystyka. A całość jest w pełni legitna. Akcję organizuje z firmą, która robiła najlepsze tego typu akcje w Polsce. Będzie to fajna maszyna drukująca losy, a zaplecze informatyczne jest na najwyższym... Maszyna drukująca losy. Ostatnio widziałem materiał o ziomku, który robił jakąś tam loterię i ta maszyna tak kurwa dziwnie działała. Poziomie DD oso odpornym. Przy okazji obiecuję wam, że jeżeli uda mi się na tej akcji, to te pieniądze wykorzystam w słusznej wierze i zrobię content, jakiego jeszcze na tym kanale nie widzieliście. Co nam przychodziło do głowy, to dobudowywaliśmy. To wkładaliśmy tutaj. I na przykład tutaj lustra weneckie, dzięki czemu z jednej strony widać wszystko, a z drugiej nie widać nic. On wie, że to działa w dwie strony? Chyba nie.
Wiem. I wiem też, że w domku są dwa piętra, a na parterze jest przestronny salon, kuchnia i łazienka. Kolejny zajebisty patent w tym domu, który powoduje, że jest to dom całoroczny, jest to tutaj mechanizm, dzięki któremu możemy mieć ogrzewanie podłogowe. Jest cieplutko w tym domu, wiosną, latem, jesienią, zimą, innych pór roku nie ma, ale gdyby były, to byłoby w nich również tutaj gorąco. A ponadto możecie napalić w kominku, który ogrzeje całą przestrzeń. Obok salonu jest kuchnia, nowa. Jakbyście nie wierzyli, to specjalnie folię tu zostawiliśmy. Wszystko, co jest najbardziej niezbędne i potrzebne do tego, żeby móc tutaj mieszkać bądź wynajmować tą przestrzeń. Czyli piekarnik, lodówka, płyta grzewcza, pełne wyposażenie kuchni i najważniejsze, maszyna do waty cukrowej. Wow, wata cukrowa! Wow, jaka słodka! I mamy tutaj oczywiście miejsce, w którym Uka spędza najwięcej czasu. Można wziąć sobie prysznic, można zrobić sobie kupę, można sobie wyjrzeć. Strasznie mały ten kibel, ta łazienka. Strasznie taka klaustrofobiczna. A to u mnie też, jak gdyby będzie ciekawe, to też się skakało. Przez okno, które jest weneckie, więc sąsiedzi zupełnie nie wiedzą, co tutaj będziecie robili. Nowiutki boiler, który jest pod Wi-Fi, pod apkę i można sobie ustawiać temperaturę. O kurwa, boilery są teraz pod Wi-Fi? Jo, pierdolę, co ty mówisz? I co, mieliście tak w Nissanie Buddy? Kurwa, nie sądzę. Kotwice, wiosła, lampy. Michał Box del Baron. Spał na tym łóżku. A teraz przenieśmy się na drugie piętro ojdomku, na którym znajdują się dwie sypialnie z podwójnymi łożami, łazienka i coś, o czym powiem w kolejnym odcinku. Pierwsza sypialnia, mniejsza sypialnia. Tutaj wykonali nam fachowcy unikalną półkę. Szczerze, ten domek wygląda średnio. Nie podoba mi się domek. Która jest przepleciona sznurem. Nic tylko ruchać tutaj. A jeszcze lepiej ruchałoby się najprawdopodobniej w tym pomieszczeniu. Drugie łoże to jest wygodniejsze. Czemu ja w tym drugim śpię ciągle? Nie chcę mi się w ogóle wstawać, więc dokończę sobie ten odcinek. W tym pokoju znajduje się też ogromna szafa, a na piętrze jest również druga łazienka. Przepiękny widok jest. Przepiękny widok. Widać tutaj jedno z jezior. Ojdomek.pl. Jesteśmy bezpieczni. Dzięki kamerom na zewnątrz i wewnątrz domku, czujnikom ruchu i firmie ochroniarskiej, która strzeże cały obiekt. Ten dom to nie taki zwykły domek. To smart ojdomek, który może sterować z poziomu swojego telefonu. Nie tylko włączanie i wyłączanie świateł. Zasłony, kurwa, można z telefonu sobie włączać i wyłączać. Haha! Da się? Zasłony się tu nawet ruszają. Chcesz o swoim bumerskim głównie jakimś nudnym popowiadać jeszcze? Oczywiście, że tak. Możesz sterować tutaj każdym gniazdkiem. Dobra, nie pierdol, zasłony tutaj można jeszcze. Mówię już o zasłonach. Mówiłeś, że mamy czujniki czadu. Mówiłeś, że mamy wykrywacz odpowiedniej wilgotności. Chciałem, to ciągle każesz gadać mi o tych zasłonach. Nawet jeżeli kupując e-booka nie wygracie domu z łodzią elektryczną, to czekają na was jeszcze nagrody dodatkowe. Czyli DJI Avata. Dwa razy DJI Mini i dwa DJI Osmo. Ostatnie dwa elementy dekoracyjne tego domu. To jest ciekawe. To jest fajna. A drugim z elementów jest taka taska, którą też kupiliśmy na suku w Marrakeszu. I w tym będzie można trzymać albo hasz, jeżeli sobie przyjedziecie i przewieziecie tutaj, albo tak bardziej legalnie owocki, warzywka, takie rzeczy. To wyrzucamy, bo dostaliśmy od architekta i nie wiemy, czym to jest. To chyba jest pod pupę. Ale to na pewno jest na stół i tutaj możesz trzymać swoje owoce, a owoce swojej pracy dostrzeżesz, kiedy kupisz im frutotyzm. Dziękuję. Powodzenia i sorry, jeżeli właśnie klepię ci w twoje polemisko. Ale jeszcze jest moje. Jak nie kupisz, to nie wygrasz. A wierzę, że e-book i seria z Maroko są już wartością same w sobie. Więcej odcinków z budowy znajdziecie na kanale Ogar. Kupiłem... Ty... Tak się zastanawiam. Kupię sobie jeden los. Żaden... Wiesz, to jest tak, że... Żebyś później nie żałował. Wiesz, o co chodzi, nie? I są czasami takie sytuacje, że robisz coś nie do końca chcąc to robić, ale robisz to tylko po to, żeby w kulminacyjnym momencie powiedzieć sobie: nie żałuję. Zrobiłem co mogę zrobić. I jest tylko. Kurwa, nie teraz, nie? Ale ten. Po streamie sobie kurczę ten los. No kurczę, co mogę więcej o tym powiedzieć? No ktoś, kto to wygra, nie wiem, czy to nie będzie zbyt mocna opinia, ale wydaje mi się, że ktoś, kto to wygra, będzie mimo wszystko pewnie ustawiony
do końca życia? Kurde. Na pewno, jeżeli dobrze to poprowadzi, to tak. O, może w ten sposób, że jeżeli ktoś to dobrze poprowadzi, to można faktycznie to po prostu żyć sobie z tego, nie? To jest tak powolone. Nie, ale giga fajna akcja, nie? Jakby wiadomo, że Jonek na tym zarobi trzykrotnie, pięciokrotnie, tym bardziej, że to są różne te pakiety, nie? Więcej. Ale kurde, no, mega sprawa. Ktoś, kto to wygra, jeżeli to oczywiście nie będzie ustawione, a ja zawsze do takiej rzeczy mocno sceptycznie podchodzę, to fajna rzecz, nie? Zajebista rzecz.